Historia przydarzyła się pod koniec epoki komórkowskiej, są lata 70. Mój znajomy piszczyk urządza u siebie w domu Sylwestra o godzinie 12. Niestety okazuje się, że gość mi nie różnie pragnienie, nie ma alkoholu, więc on zarzuca marynarkę, zbiega schodami, biegnie na melinę. Ale nie przebiegł nawet 50 metrów i podjeżdża suka, wychodzi milicjant, mówi: oba tego poproszę dowodzik. On szuka tego dowodzika, oczywiście nie ma żadnego dowodziku, ma tylko trochę pieniędzy zebranej po gościach na ten alkohol. I chcą go ładować do suki milicyjnej, a on ubłaga, mówi: no panowie, no zrozumcie, że wyszedłem na chwileczkę tylko z domu tutaj, szedłem do znajomego po papierosy. I ten milicjant mówi tak: kapral, idź się sprawdzić. I kapral idzie, wchodzi do domu, do kamienicy, wychodzi i mówi: tu żaden taki piszczyk nie mieszka. Ależ to jest w ogóle niemożliwe. No panowie, no spójrzcie na mnie, jest Sylwester, czekają goście pod numerem tam, mieszkania 26. Więc kapral idź się jeszcze raz sprawdzić. I kapral idzie, wraca po panu, tak mówi: tu żaden taki piszczyk nie mieszka. Więc już dłużej z nim nie dyskutowano, tylko pojechał na izbę wytrzeźwień. Te pieniądze, za te pieniądze alkoholu zapłaciłem następnego dnia za tę izbę wytrzeźwień i wraca w tej marynarysce, wraca do domu i w drzwiach spotyka dozorcę, gospodarza domu i dozorca mówi: panie piszczyk, mam u pana pół litra, wczoraj się dwa razy, a pana milicja pytała, powiedziała, że taki nie mieszka. No to tak to zapamiętałem.